Loża radiowa. Drugim gościem loży radiowej jest dzisiaj Tomasz Wolny, Stowarzyszenie Technologii Ekologicznych Silesia. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie Tomku, gdyby tak posłuchać tego wszystkiego, co mówią o polscy urzędnicy z różnych urzędów, z ratusza, z MZD, to wychodzi na to, że pan jest ich wrogiem publicznym numer jeden. No trudno się z, to, z tym zdaniem zgodzić. Nasze stowarzyszenie działa w różnych miastach. Zapisaliśmy sobie w statucie, że interesujemy się odpadami, emisjami do powietrza i do wody i w sumie inwestycje, duże inwestycje infrastrukturalne takie emisje powodują, z tego względu podlegają naszej kontroli. I to wynika to z litery prawa, z, konkretnie z, z, z artykułu 44 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku. Krótko mówiąc, korzystacie z tych uprawnień jako, jako stowarzyszenie, no ale patrzą na was trochę jak na takich wiecznych przeszkadzaczy, którzy blokują każdą inwestycję w mieście. No tak, ta, tak, można sobie pomyśleć po rozmowie, właśnie z urzędnikami opolskimi. No to w takim razie trzeba było odpowiedzieć, czy na przykład budowę. Potencjalną budowę więzienia za 500 milionów złotych też zablokowali ekolodzy, bo słyszałem, że miała być nagrana przez wiceministra sprawiedliwości i jakoś sprawa umilkła. Znaczy sam... w, w Opolu nie chcieli urzędnicy, jak się okazało? No, no właśnie to będzie więc... robiona w brzegu, ale tam z kolei nie chcą jej mieszkańcy, przynajmniej część z nich. No, druga na przykład inwestycja, centrum środkowe Opole główne, nie, nie stosowaliśmy żadnych uwag. Kolejna inwestycja, obwodnica południowa miasta, która decyzja ma chyba od półtorej roku. Nic się w tej sprawie nie dzieje, a mogą budować. Wręcz wskazywaliśmy, że sprawa na przykład trasy średnicowej czy bolkowskiej jest w opozycji do obwodnicy południowej. No teraz mają, dla bolkowskiej mają decyzję odmowną, dla średnicowej się toczy, a dla południowej mają, no i i to wam nie no, przeszkadza. No właśnie. No teraz takim tematem numer jeden, bo właściwie to są dwa takie tematy, bo to są jeszcze dwa centra przesiadkowe, Opole Zachód i Opole Wschód. Opole Wschód jest bardziej mm, medialnym w tej chwili tematem, z powodu wycinki drzew przede wszystkim. Tak. Nie da się, nie da się ukryć, że y, z tą wycinką drzew są duże nieścisłości i nie wiem tak naprawdę, jak się do tego odnieść, ponieważ y, analizowaliśmy dokumentację dokładniej w tej sprawie. I na przykład w, w czasie postępowania, które dalej się toczy, środowiskowego przed Gdosią w Warszawie, w dokumentacji z inwitaryzacji zieleni wynika, że do wycinki jest 768 drzew i krzewów. W dokumentacji, która była rok później robiona dla ZRID-u, było już 941 drzew i krzewów, a w dokumentacji do przetargu na samą wycinkę 1248 i 2,5 tysiąca metrów krzewów. Więc co dokumentacja tego jest, po prostu tej wycinki więcej, a według nas, według prawa jest tak, że, że jeśli coś zostało uchwalone w decyzji środowiskowej, tego, to jest nie, niezmienialne. Znaczy, można to oczywiście zmienić, wydając nową decyzję środowiskową, ale proszę zauważyć, że 768 doszliśmy do 1248 i tak naprawdę inwestor ma prawo to wyciąć. I, i, sa, i samo też wysokość samego przetargu była 335 tysięcy wyliczona. No to ja rozumiem, że to nie na 300 drzew do wycinki, tylko właśnie na 1248, bo inaczej ta wysokość tego przetargu byłaby bardzo przesadzona. No to powiem tak, teraz chyba tego już nigdy nie ustalimy, ponieważ pokaźna część tej zieleni została już wycięta, więc chyba się nigdy nie dowiemy, ile tych drzew i krzewów naprawdę było. Yy, za to yy, myślę, że nasze spotkanie w dniu 19 lutego doprowadziło do tego, że część zieleni jednak nie wycięto na południe od ulicy bohaterów Monte Cassino i Batalionów Chłopskich, ponieważ z przetargu wynikało, że miały być wycięte wszystkie drzewa, także też te koło Szpitala Onkologicznego, koło Uniwersytetu na Nysu Łużyckiej, na razie stoją, więc, a ponieważ w decyzji wynikało, że do końca lutego mogą cokolwiek robić z wycinką, a przed początkiem października, no to znaczy, że przynajmniej do października te drzewa jeszcze postoją. No dyrektor MZD, i to chyba jest dla pana pocieszający, powiedział, że rzeczywiście te drzewa, które no, zdaniem fachowców, będą mogły zostać, zostaną. Czyli chyba wycofano się z tego pomysłu no, ścięcia wszystkiego. Nie, muszę zaprzeczyć. W, w, w tej inwentaryzacji zieleni zrobiono dosyć dokładną mapę, gdzie pokazano wszystkie drzewa i czerwonym krzyżykiem zaznaczono, które są do wycinki, które nie. I te kępki, i tych świeczków, które są tam właśnie przy stacji Orlen, one zostały zapisane, że są do zachowania ponieważ y, estakada idzie na północ od tych świeczków, a tunel idzie na południe od tych świeczków i według projektantów już wtedy, y, czyli rok temu, w 2016 roku w grudniu, zostało to przy, y, no, y, zapisane, że to jest do zachowania, więc to nie jest jakaś dobra wola dyrektora Bachryjaka, to jest po prostu... Y... To było w dokumentacji. Tak. Przypominam, że naszym gościem jest Tomasz Wolny z Stowarzyszenia Technologii Ekologicznych Silesia. Panie Tomku, to jeszcze jedno pytanie, bo są takie głosy choćby Partii Razem, że ta inwestycja przedstawiana jako proekologiczna, czyli to Centrum Przesiadkowe Opole Wschód, de facto proekologiczna nie jest. I to nie tylko chodzi o wycinkę, tylko chodzi o to, że no, jakby sposób na rozwiązanie tego problemu komunikacyjnego, tak, na to, żeby tam udrożnić te wszystkie trakty, by tam samochody nie stały w korkach, podobno doprowadzi do tego, że tych samochodów będzie jeszcze więcej. No, powiem może tak trochę humorystycznie, ale. Ta cała inwestycja jest troszeczkę obrazą zdrowego rozsądku. Proszę, tak? proszę sobie wyobrazić, że miasto dostaje z Unii Europejskiej powiedzmy 30 milionów euro na walkę z alkoholizmem. I za te pieniądze. Budują ogródki piwne i budują nie wiem, jakieś grille, gdzie będzie można sobie pod chmurką pić piwo. No to chyba się mija z celem. Według dokumentacji, znaczy, według programu operacyjnego infrastruktury i środowiska dla tej, akurat te pieniądze miał iść na, na, na gospodarkę niskoemisyjną, gdzie jest zapisane, że ma być zmniejszenie zatłoczenia pojazdów w mieście. Jeżeli ja w doku dokumentacji czytam, że Ulica Katowicka, dzisiaj ma 4000 pojazdów na dobę, będzie 12 tysięcy. Oleska 8 tysięcy pojazdów na dobę po inwestycji 12 tysięcy. Batalionów chłopskich dzisiaj 23 tysiące, a by 41 tysięcy. To no, przepraszam, ale to nie jest zmniejszenie zatłoczenia pojazdów w misie, tylko to jest zwiększenie zatłoczenia. To jest więc... Zwiększenie ilości, ale też udrożnienie, bo one nie będą stałe, będą jeździć. Nieprawda. Jakby pan zobaczył sobie na wizualizację te, tego, to na przykład ktoś, kto jedzie dzisiaj Oleską z centrum w kierunku na, na Kluczbork, to ma jedne światła. Dokładnie na przed Oleską są światła, przejeżdża je i już może Oleską jechać dalej. Dzisiaj będzie tak, że ma jedne światła, potem musi skręcić w prawo, ma drugie światło dokładnie na wysokości tego centrum środkowego, przejeżdża tunelem tam, tym nowym, który będzie na wysokości katowickiej. Tam znowu czeka na światłach i kolejne światła ma znowu na, na skrzyżowaniu przed stadionem Odry, więc ma cztery skrzyżowania i na tej wizualizacji, którą pokazano w roku 2015, widać dokładnie, jak te auta stoją, ponieważ te światła są, nie są z sobą synchronizowane, ponieważ tam jest zbyt duży ruch. A jeśli chodzi o pieszych, to pieszy będzie miał cztery światła, i na każdych będzie stał. Między, między stadionem Odry a centrum miasta, więc to nie jest coś, co jest bardzo proekologiczne i na pewno kierowcy, przynajmniej ci, co jadą Olesko, na tym nie skorzystają. skorzystają. Oczywiście kierowcy, którzy jadą batalionów Chłopskich będzie Buspas, ale proszę zauważyć, że ten Buspas jest niezintegrowany z centrum świadkowym, czyli autobus, który pojedzie Buspasem, nie ma szans zatrzymać się na centrum świadkowym, ponieważ Buspas le leci pod tym centrum. No hmm. dla nas to jest absurd. No to chyba za późno, żeby to zablokować już. Według mnie miasto bardzo ryzykuje wchodząc w tą sprawę, ponieważ rzeczywiście jest taki przepis w ustawie, w ustawie drogowej, który mówi, że jeśli sąd administracyjny stwierdzi, że z wydane z naruszenia prawa, to tylko to stwierdza, ale budowa trwa dalej. Ale to się tyczy decyzji która była już prawomocna. W tym wypadku mamy tak, że ZRID został wydany bez decyzji środowiskowej, która była ostateczna. Tej robionej w Warszawie, tak? Jeszcze yy, w Gdańsku. Tak, ona jeszcze jest robiona, więc, więc inwestor się musi liczyć z tym, że, że ktoś może wydać całkowicie inną decyzję, która im się nie spodoba. Na przykład gdy ktoś ma prawo, jeśli na przykład stwierdzi, że drugi wariant inwestycyjny jest na przykład korzystniejszy dla środowiska niż ten, który oni chcą, wskazać, że albo oni robią ten drugi wariant, Albo dostają decyzję odmowną. I teraz proszę powiedzieć, jak sobie, jak wytłumaczyć Komisji Europejskiej, że yy, tak, dostaliśmy 40 milionów euro na inwestycję drogową, ale niestety nie mamy decyzji środowiskowej. Zresztą taka sytuacja teraz jest na opolu zachodnim. Nie mamy decyzji środowiskowej, ale wzięliśmy pieniądze unijne, gdzie zobowiązaliśmy się, że sprawy środowiskowe będą zrobione na Tip-top. Czyli co, ryzykujemy, że trzeba pana zdaniem, że te pieniądze trzeba będzie oddać, tak? Na razie zgodnie z taką nieformalną umową nie złożyliśmy jeszcze wniosku do Komisji Europejskiej. Liczymy na to, że miasto się wstrzyma. No na razie wstrzymali tą wycinkę, że poczekają przynajmniej na to, żeby ktoś wydał decyzję ostateczną i wtedy zobaczymy. Na razie z tego, co wiem, ktoś wdrożył procedurę uchylenia takiego postanowienia odnośnie sprostowania pomyłki pisarskiej. Tam chodziło o to, że w decyzji wpisano nie tą działkę co trzeba. Powiększyli po prostu całą inwestycję, prawda? Według prawa powiększenie inwestycji ponad to, co było w raporcie, wymaga nowej decyzji. Jeśli już teraz ktoś wdrożył procedurę unieważnienia tamtej, to znaczy, że mamy tę samą sytuację, co będzie w Opole Zachodnim, że ten też drobny błąd formalny spowodował uchylenie i umorzenie całego postępowania. I teraz proszę powiedzieć, co na przykład ma zrobić dyrektor Bahrej odnośnie Opola Zachodniego, gdzie ma już ZRID, a nie ma całkowicie decyzji środowiskowej. No to podobnie jak z Opolem Wschód, tak? No, na razie nie, ale tam już jest, tam już jest wyrok y, sądu administracyjnego. I ten sąd administracyjny nie tylko uchylił decyzję, oni umorzyli całe postępowanie. To znaczy, że stwierdzili, że o postępowaniu środowiskowego w sprawie Opole Zachodniego nie było nigdy. Czyli trzeba zacząć od nowa. Tak. Przed nami trzecia, ostatnia część rozmowy o problemach ekologicznych. Opola. jest z nami Tomasz Wolny, Stowarzyszenie Technologii Ekologicznych Silesia. Ciekawą rzecz pan powiedział, bo powiedział pan o czymś takim jak pewna no, nieformalna umowa, jaką zawarliście tutaj z miastem czy z MZD. To jest pewien nowy wątek, bo raczej mówiło się o tym, że tego dialogu takiego, powiedzmy, opartego na pewnym kompromisie, to nie ma. Między waszymi środowiskami a urzędnikami. Znaczy, z naszej strony wola do rozmów zawsze była. W tamtym roku w styczniu prowadziliśmy negocjacje z Urzędem Miasta na temat opola wschodniego i zachodniego. Stworzyliśmy papier negocjacyjny, stworzyliśmy e, wariant e, inwestycji, który, za, który zachowywał tunel jedno, jednożyłowy, ale za to rezyg, e, była rezygnacja z tego e, wiaduktu. I tam jeszcze jakieś były drobne, e, drobne zmiany, ale gdyby to przeszło, to z naszej strony moglibyśmy się wycofać z tego całego odwołania, bo mamy taką możliwość prawną. E, odnośnie Niemodlińskiej e, lobowaliśmy za buspasami. Uznaliśmy, dobrze, budujcie sobie ten parking, wytnijcie te drzewa, ale zostawcie przynajmniej y, dodatkowe pasy na niemodnińskie dla autobusów. A teraz mamy tak, że, że proszę zobaczyć, mamy miasto wojewódzkie i praktycznie nie mamy żadnego buspasa w mieście, ponieważ na Spychalskiego ostatnio zlikwidowali ten buspas. Ma wrócić, jak się dowiedzieliśmy wczoraj. No, ale to jest jednak krótka. Na Niemodlińskiej jest, y, to chyba nawet dyrektor Bachrej y, dwa dni temu y, mówił w radio, że... Y, praktycznie 50% linii autobusowych, które przejeżdża przez Opole, jedzie niemodlińską i w godzinach szczytu y, niemodlińską co dwie minuty przejeżdża kolejny autobus. Więc ta, tej ulicy Buspa się naprawdę należy. Tam, tam komunikacja miejska, gdyby będzie stała w korkach z innymi autobusami, no to znaczy, że te pieniądze, które zostały wydane na rewitalizację tej ulicy służyły tylko kierowcom, a nie właśnie komunikacji zbiorowej. Czyli co... Taka rozmowa przez konferencję prasową i przez występy w radio, trochę między tymi no, różnymi partnerami tego czy antagonistami. Dzisiaj o 18 18.00 mamy spotkanie z mieszkańcami. Zaprosiliśmy na, na to spotkanie przedstawicieli Wojewody, MZD. Przyświeciłem miasta. Na tym spotkaniu będziemy w ogóle mieszkańcom pokazywać, jaka to jest inwestycja, ponieważ nie było konsultacji społecznej w tej sprawie. A ja proszę zobaczyć, że mamy przecież w, w Opolu uchwałę odnośnie konsultacji społecznych. Miasto mogło w każdej chwili wcześniej, czyli w roku 2016, zaprosić mieszkańców do dyskusji. Nie zrobiono tego, po prostu zrobiono od razu decyzję środowiskową, a potem stwierdzono, że, że mieliśmy czas wcześniej na, na dyskutowanie. Jakie dyskutowanie było wcześniej, skoro nikt mieszkańcom nawet nie powiedział o tym, że takie coś jest planowane? No, panie Tomaszu, ale na przykład. Była ta, były takie konsultacje przy okazji wyborów dotyczące trasy tej średnicowej. Opolanie się opowiedzieli za tych konsultacjach. Tam frekwencja była stosunkowo wysoka jak na konsultacje. A ta trasa też jest oprotestowywana. Z tego względu, że w tym wypadku y, Opolanie nie otrzymali pełnej informacji. Y, na przykład nie wiedzą. Ile pomników w przyrody zostanie wyciętych y, dla tej trasy. Jaka jest skala w ogóle wycinki? Tego nie wiemy. Tutaj na przykład dla opolu zachodnim ktoś wyliczył, że jest dokładnie tam 1248 drzew. Dla Opola, y, znaczy dla trasy średnicowej, nie ma w ogóle nawet takich szacunków. Po prostu, że coś tam trasa przejdzie. Ale tam mamy, panie redaktorze, sprawę natury prawnej, którą MZD nie przejdzie, mianowicie jest ustawa o transporcie kolejowym, który mówi, że nie wolno prowadzić budów czy wykopów. W odległości 10 metrów od granicy terenu kolejowego, ewentualnie 20 metrów od y, granicy toru. A tam jest tak, że y, teraz PKP prowadzi, y, nasze PLK prowadzi inwestycje, chcą y, zrewitalizować linię kolejową między Opolem Zachodnim a Opolem Groszowicami. To prawda. I oni chcą wybudować nowy most kolejowy i nową bocznicę, mianowicie krótko, zbliżą się z, ze swoim torowiskiem w kierunku ulicy Kropidły, czyli południowej części Pasieki. I między torowiskiem a zabytkową Zostanie 18 metrów. Więc jeżeli mamy przepis, który mówi, i od tego przepisu mamy też wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, nie ma wyjątków. Nie można po prostu złożyć u, u ministra, yy, jak mówi się, wyjątku, że, 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 że te akurat te, no, ta, ta, ta reguła nie obowiązuje. No to znaczy, że po prostu ta, ta budowa nigdy nie przejdzie u wojewody z Ridu. Czyli, krótko mówiąc, po prostu ta średnicówka się tam nie zmieści w tym pasie. Tak. I dlatego złożyliśmy wniosek do do, do o do uznanie tego wariantu za nieracjonalny. No i teraz, z tego co wiem, to, to MZD poprosiło o zawieszenie postępowania aż do listopada. Próbują wybrnąć, jak rozumiem. No nie wiem, no szukają jakiegoś wyjścia, ale podejrzewam, że, że po wyborach, bo, bo to jest termin akurat po wyborach, A to prawda. Się po prostu cicho z, niej, z, tego, z tej inwestycji wycofają i tyle. Całkiem? Według mnie tak, ponieważ... Na razie władze miasta mówią, że średnicówka jest bardzo ważną inwestycją. Tak samo mówili przecież w, w sprawie trasy bolkowskiej. Mimo wszystko yy, nie będzie budowana. No widzę, że czekają nas ciekawe miesiące. Znaczy, no, nie wiem, jak, jak, to, jak to powiedzieć. Myśmy byli i jesteśmy gotowi do rozmów. Chciałbym też zapowiedzieć zaraz na, na, na Antenie Radia, że nasze kolejne spotkanie w sprawie Opola Wschodniego staramy się o zaproszenie przedstawiciela Biura Komisji Europejskiej w Warszawie do Opola. Może jak przyjedzie urzędnik, który reprezentuje Komisję Europejską, to oni wytłumaczą, jaka jest w ogóle rola społeczeństwa w posłaniu środowiskowym, bo na razie wychodzi tyle, że, że jakakolwiek opór społeczny jest traktowany jako atak. Ja mogę państwu, pan, panu jeszcze powiedzieć, że znaczy mogę powiedzieć, na czym to wynika. Mianowicie, według, według dobrych praktyk w projektowaniu jest tak, że najpierw się robi w środowiskowe, a potem się dokładnie projektuje trasę. MZZ robią odwrotnie. Oni przez dwa lata projektowali bardzo dokładnie, wydając dużo pieniędzy na projektowanie trasy w jednym wariancie, a potem zostali poddani procedurze środowiskowej, gdzie muszą... Wy no, dać kilka wariantów i każdy z tych wariantów musi być racjonalny i musi być gotowy do realizacji. I oni się wściekają, jeśli ktoś powie im, słuchajcie, ale może ten Można wariant... Było inaczej. Tak, ten wariant, nie tylko inny, więc wszystkie te pieniądze idą do, przecież do stracenia. A my na pewno będziemy te wszystkie spory relacjonowali na antenie radio Opole. Naszym gościem był dzisiaj Tomasz Wolny, Stowarzyszenie Technologii Ekologicznych Silesia. Dziękuję, Dziękuję za